Witam w kolejnym wydaniu European Psycho Report. Seryjny morderca Mohamed Merah, który w zeszłym tygodniu stał się przyczyną stanu wyjątkowego we Francji, nie żyje. Zginął od snajperskiego strzału podczas strzelaniny, która wybuchła w trakcie szturmu sił antyterrorystycznych. W ciągu kilku dni we Francji doszło do 3 zamachów terrorystycznych. 11 marca w Toulouse zamachowiec zastrzelił żołnierza. 4 dni później zabił 2 żołnierzy w pobliskim Montauban, a 3 poważnie zranił. W zeszły poniedziałek Merah zastrzelił 4 osoby przed budyńskiem żydowskiej szkoły. 3 z nich to dzieci. Udało się ustalić tożsamość seryjnego mordercy, który wkrótce potem zabarykadował się w swoim mieszkaniu. W czwartek stracił życie podczas strzelaniny w trakcie wielogodzinnej obławy jednostki policyjnej na swoje mieszkanie. Merah był już znany policji i wymiarowi sprawiedliwości za sprawą pomniejszych wykroczeń jak rękoczyny i kradzież. Tajne służby zidentyfikowały młodego Francuza pochodzenia algierskiego jako jednego z 6 sympatyków islamizmu należących do grupy bliskiej radykalnym organizacjom dżihadystów. Merah znajdował się pod obserwacją tajnych służb. Do ataków na szkołę, które przeprowadził Merah, przyznało się islamistyczne ugrupowanie pod nazwą Jult An-Khalifa. Organizacja domaga się zmiany kursu francuskiej polityki, jej zdaniem wrogiej wobec muzułmanów. Poinformowano, że Merah wielokrotnie podróżował na teren przygraniczny między Afganistanem i Pakistanem, gdzie znajdowała się baza uzbrojonych grup. Nawiązał tam kontakt z Al-Kaidą, chcąc przejść szkolenie na Mujahida, czyli wojownika w Świętej Wojnie. We Francji posypały się głosy krytyczne pod adresem tajnych służb. Pojawiło się także pytanie, czy można było zapobiec nieszczęściu. Francuski minister obrony odpowiedział zdecydowanie. Nie sądzę, chyba tylko w przypadku, gdyby przekształcono Francję w państwo policyjne. Służby bezpieczeństwa, które uczestniczyły w szturmie na mieszkanie Meraha, otrzymały pochwały i wyrazy uznania. Francuski minister spraw wewnętrznych Claude Guéant chwalił profesjonalizm i poświęcenie członków elitarnej jednostki policji RED. Sarkozy, gratulując siłom antyterrorystycznym, podkreślił, że muzułmańscy obywatele Francji nie mają nic wspólnego z motywami terrorystów. Według nieoficjalnych informacji Angela Merkel zaproponowała ministra finansów Wolfganga Schäuble na następcę Jean-Claude Junckera na stanowisku szefa Eurogrupy. Niemiecki rząd oświadczył jednak, że na razie nie będzie zabierał głosu w przypadku spekulacji personalnych. W konkurencji o wpływowe stanowisko następca szefa Eurogrupy Jean-Claude Junckera, kanclerz Niemiec, najwyraźniej stawia na swojego ministra finansów. Przewodnictwo Eurogrupy jest częścią pakietu, na które składają się 4 wiodące stanowiska, o które toczy się gwałtowna zakulisowa walka. Juncker, który piastuje urząd szefa Eurogrupy już po raz 4 w ostatnim czasie, wielokrotnie sugerował, że chciałby zrezygnować ze stanowiska wraz z upływem aktualnej kadencji pod koniec czerwca. Wygląda na to, że Juncker jest zmęczony przewodniczeniem w Eurogrupie. Niedawno zaproponował, by w przyszłości stanowisko to było stanowiskiem głównym, a nie jak dotychczas dodatkowym. Niemcy i Francja wolą jednak, by urząd nadal sprawował jeden z europejskich ministrów finansów. Sam Schäuble nie zdemontował spekulacji, lecz z jego otoczenia płyną głosy, że minister nie dąży do objęcia urzędu, ponieważ wiązałoby się ono z dodatkowymi obciążeniami. Z zagranicy pojawiły się już pierwsze protesty przeciwko jego ewentualnej kandydaturze. Schäuble ma jednak jak najlepsze karty, ponieważ premier i minister finansów Finlandii Jyrki Katainen i jego włoski kolega Mario Monti odrzucili możliwość objęcia przewodnictwa w Eurogrupie. Lista pozostałych kandydatów nie jest długa. Są nimi premier i minister finansów Włoch Mario Monti, fiński premier i minister finansów Jyrki Katainen oraz minister finansów Luksemburga Luc Frin. Przeciwko kandydaturze Katainena przemawia to, że ważny urząd dotyczący finansów jest już sprawowany przez Fina, jest nim komisarz do spraw waluty Ori Lane. Przeciwko Montiemu przemawia to, że już teraz ma niezwykle napięty plan zajęć oraz fakt, że prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi jest także Włochem. Urzędy te nie są bezpośrednio ze sobą powiązane. W Unii Europejskiej obowiązuje jednak niepisana zasada równomiernego podziału urzędów wśród wszystkich państw. Kolejnym kryterium wyboru jest pochodzenie szefa Eurogrupy z państwa, któremu agencja ratingowa przyznała najwyższą ocenę, czyli potrójne A. Kryterium to ogranicza wybór do Niemiec, Luksemburga, Finlandii i Holandii. Nie jest zatem wykluczone, że z powodu braku alternatyw Juncker ostatecznie pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję. Za 2 tygodnie członkowie Eurogrupy na nieformalnym spotkaniu w Kopenhadze będą wspólnie obradować nad kwestią obsadzenia wakatów. To był raport z zeszłego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.